No, siema. Damian z tej strony. Opowiem wam historię. Wielokrotnie się spotykałem z komentarzami, różnego rodzaju postami, wpisami, filmami itd. na YouTubie, czy na Facebooku, czy na Instagramie, które no, powiedzmy, że delikatnie negowały sensowność czyichś dokonań. Przykładowo, już wam mówię, o co chodzi. Kulturysta wstawia zdjęcie albo jakiś swój trening. Wielki, dojebany chłop na żyle, 120 kilo, po prostu potwór, nie? Robi tam sobie jakiś swój trening albo wstawia fotki, no... fajna sylwetka, imponująca. Ja akurat na kulturystyce się słabo znam, więc o detalach się nie wypowiadam. No ale widzę wielkiego gościa na żyle, który jest napierdolony mięchem, to zawsze robi wielkie wrażenie. Ale nagle zjawia się niszczyciel dobrej zabawy i mówi: na chuj to komu? Przecież pierwszy lepszy fighter by mu najebał. Albo ale kurwa, kaleka, on by na pewno nie potrafił się, nie wiem, podciągać, albo nie potrafiłby przebiec 10 kilometrów. No dobra, ale to jest kulturysta. Kulturyści mają za zadanie wyglądać na wielkich, dojebanych chłopów o odpowiednio zbudowanej sylwetce. Tak? Albo przykładowo... dużo młodych ludzi trenuje w tej chwili kalistenikę. Jest to moim zdaniem no, fajna opcja spędzenia wolnego czasu. Ania, bo teraz parków takich... parków, no powiedzmy, że placów zabaw, gdzie można trenować, jest jak nasrał. Na moim osiedlu, gdzie mieszkam, jest chyba ich z 5. Gdzie się nie ruszysz, tam można się popodciągać, robić dipę, jakieś inne dziwne rzeczy, muscle-upy. Są nawet paraletki, więc spoko. No i teraz tak, ktoś sobie to wrzuca i zaraz chudy szczur nie robi nóg, he, zajebiście, nie? Albo taki chudy, to by od pierwszego lepszego zebrał, lepiej by się przewrócił. Albo na chuj to komu, w ogóle młody jesteś, rozjebiesz sobie barki. Albo coś tam. Nie wiem, nawet można się dojebać do tego, że nie masz kasy na karnet na siłownię, więc musisz na trzepaku pod śmietnikiem zwisać jak małpa. Każdy sposób jest dobry, żeby się dopierdolić. Kolejny przykład z mojego podwórka. Wielki, ulany typ, dźwiga 350 kg z ziemi, albo nie wiem, robi przysiad 300+, albo nie wiem, wyciska jakieś potworne ciężary. To zaraz co? Ale kurwa, ulaniec, oszpecił się, zaraz kurwa, nie wiem, po 30 zdechnie na zawał, że jak tak można się zapuścić, że to jest nienormalne, że trójboistom nie chce się żreć, trzymać michy, że są leniwe kurwy, że w ogóle tam, nie wiem, nie mają charakteru do tego sportu, bo to trzeba się zajeżdżać dietą. I owszem, jest wielu szczupłych trójboistów, wielu się również odżywia zdrowo. Są oczywiście goście z dywizji ultra ciężkich, którzy są mega zalani. No i potrafią bić rekordy takie jak przykładowo Julius Maddox. No jest spasiony, także ja przy nim wyglądam jak calineczka. Ale 347 kg wycisnął. I niestety nie można mu tego zabrać. Znaczy niestety. Dobrze, ja akurat podziwiam typa. Kolejna sprawa. Armwrestlerzy. Ostatnio akurat na KFD wpadł fajny odcinek o armwrestlingu razem z Grzesiem Wałgą. No, mi się bardzo podobał. O dziwo, w komentarzach nie widziałem jakoś specjalnie dużo hejtu, ale wiem, że się zdarza taki hejt. Tam też zdarzyło się paru gości. Też ostatnio widziałem post, który mówił o tym, że co to w ogóle jest za dyscyplina sportu, że to nie jest armwrestling, że oni się siłują całym ciałem, że to jest w ogóle pojebane, nie? No ale sorry, no taki jest sport. Jak sędzia
ma stwierdzić, że używasz samego ramienia do siłowania się. W jaki sposób on to sprawdzi? To musi być jakiś sport mierzalny. Trzeba wprowadzić jakieś zasady. Podobnie jak na przykład w wyciskaniu leżąc. Jest dozwolony mostek. No w niektórych powiedzmy, że organizacjach to troszeczkę ukrócono, jak na przykład w IBPL, że trzeba po prostu na ławce trzymać większość pośladka, no i wtedy takie mega mostki nie są już stosowane, ale to jest w ogóle temat na zupełnie inny odcinek. Ale o czym mówię? Armwrestlerzy trenują po to, żeby się dobrze siłować, żeby wygrywać zawody. Ich trening jest mega specyficzny, zupełnie inaczej wygląda niż taki typowy trening na siłowni. No i taki ziomuś, który się nauczył podstaw, może mieć tendencję do tego, żeby się śmiać z gości, że ich uginanie na ręce, na biceps wygląda jak praca izometryczna, bo właściwie jest to praca izometryczna. Utrzymaj sobie 100-kilowego hantla na zgiętej ręce, na modlitewniku, to pogadamy. No i mój ulubiony argument, bo wy wszyscy chodzicie na tą siłownię, tacy wielcy, niby tacy silni, a godziny by w polu nie wytrzymali, albo w lesie, albo tony węgla by nie zwalili do piwnicy. No, fajnie. Tylko, że no to spoko, to zrób zawody w zbieraniu ziemniaków, albo w zwalaniu węgla, to wtedy na pewno znajdą się jakieś kozaki, które cię w tym rozwalą. Mogę cię o tym zapewnić. Kolejna sprawa. Też hit. Dziewczyna pokazuje formę. Jakaś doświadczona bikiniara, kulturystka albo trójboistka, która dźwiga jakieś ciężary. I zaraz znajduje się mnóstwo osób. I to naprawdę jest nagminne, że o babochłop, o w ogóle to już jest nieładne, że jak tak można się oszpecić. No i co cię to interesuje? Ja pierdolę. No najlepiej zostańmy w ogóle wszyscy w piwnicy, pilnujmy tych ziemniaków, czy tego węgla zwalonego do piwnicy, nie wychylajmy się i wtedy nikt nie będzie nas hejtował. Z tego wynika, że no niestety wszystkich nie zadowolimy. A teraz zróbmy sobie taki mały eksperyment. Wyobraźcie sobie forum dla mechaników samochodowych. Czy tam jakąś grupę na Facebooku. Gościu pokazuje, jakie zajebiste rozwiązanie wprowadził w swoim Audi, a ktoś mu mówi: o co ci to? Przecież trujesz środowisko, przesiądź się na rower. Okej. Okay. No i tu można jeszcze polemizować, bo ktoś faktycznie może być zafiksowany na kwestiach ochrony środowiska. Ale weźmy inny przykład. Forum dla cukierników. Gościu pokazuje zajebiste ciasto. A ktoś wpada: kurwa, to jest w ogóle do dupy, w ogóle po co wy to robicie? Ciasto jest niezdrowe. Normalnie z jakichś zdrowych rzeczy byście nie byli w stanie ugotować. Albo jeszcze lepiej. O co ci to? Robisz jakieś torty dla bab, a nie potrafiłbyś zrobić remontu w domu. No to jest dobry przykład, tak? Zestawienie cukiernika z budowlańcem przykładowo. Albo nie wiem. Są fora związane z elektroniką i tam wyobraźcie sobie, że nagle wpada gości, wszystkich jedzie, że nie są w stanie nie wiem, zrobić podmurówki.
albo nie byliby w stanie jeździć tirem przez 2 tygodnie, nie widząc rodziny. No, to jest absurdalne. Każdy zajmuje się czym innym. Nie jesteśmy w stanie być we wszystkim najlepsi, albo nawet we wszystkim bardzo dobrzy. Dlaczego się tak dzieje? No cóż, jak do tego doszło, nie wiem. Ale tak się dzieje. Są po prostu czasami ludzie, którzy, nie wiem, czy to jest trollowanie, czy specjalnie chcą kogoś podkurwić, czy po prostu, nie wiem, nie lubią danej grupy, dlatego tam wchodzą, żeby ich zjechać i co im to da? Nie wiem, może uważają, że warto zwalczyć wszelkiego rodzaju kulturę fizyczną, żeby nikt nie ćwiczył, tylko wziął się do normalnej roboty. No ale, sorry, co z ziomkami, którzy ciężko pracują po to, żeby móc sobie realizować własną pasję i być sportowcem? No to jest temat rzeka. To jest temat rzeka, o tym można polemizować bardzo długo. Ja po prostu przekazałem wam takie moje obserwacje pod rozpatrzenie. Czy to w ogóle ma sens? Jeżeli ktoś ma jakąś zajawkę, ktoś jest tym bardzo dobry, jest sportowcem, czy warto go jechać za to, że nie jest innym sportowcem, że kulturysta nie jest biegaczem, albo trójboista nie jest sylwetkowcem, albo pływakiem? No sorry, równie dobrze można powiedzieć, że pierwszy lepszy trójboista utopiłby się, bo nie umie pływać, albo nie wiem, umie pływać, ale nie przepłynąłby tyle basenu w krótkim czasie. Tak można w nieskończoność. Każdego można pojechać. Każdy ma jakieś swoje słabe punkty. Ale do czego zmierzam? Bo wprawdzie nie jesteśmy w stanie być najlepsi we wszystkim, ale pewne swoje słabe strony należy poprawiać, jeżeli chcemy dojść do czegoś więcej niż takie tam przeciętne, w miarę dobre dźwiganie. I teraz skupmy się na sportach typowo siłowych, gdzie coraz więcej się mówi o tak zwanym GPP, czyli ogólnym przygotowaniu fizycznym, General Physical Preparation. No i teraz tak, ogólne przygotowanie fizyczne, czyli ogólna sprawność, wytrzymałość, siła, gibkość i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby mieć zdrowy narząd ruchu. Bardzo popularne jest to w przeróżnych sportach, czy to sporty walki, czy to sporty drużynowe, jakaś piłka nożna i tak dalej. I o ile coraz częściej mi się wydaje, że sportowcy, którzy z siłownią stricte nie mają wiele wspólnego, to jednak na tą siłownię zaczynają chodzić i wzmacniać swoje mięśnie, żeby uchronić się przed kontuzjami, to mimo że coraz więcej się mówi o generalnym przygotowaniu fizycznym w samym trójboju siłowym, jest to nadal mało popularne. No i wcale się nie dziwię, no bo trójbój jest jednak dosyć prostym sportem, nie oszukujmy się. I tutaj chodzi o to, żeby dźwigać. Ale zaniedbanie, takie totalne zaniedbanie elementu wytrzymałościowego, wydolnościowego, prawda? Zaniedbanie całkowicie cardio. Kiedy załóżmy, nie wiem, ktoś pracuje, ma pracę siedzącą i tylko sobie chodzi na siłownię, żeby dźwigać, robi sobie trójki, piątki i wpierdala, no to bardzo możliwe, że w pewnym momencie dojdzie do ściany. I tak jak wzmacniamy swoje słabe ogniwa w trójboju, jakieś słabe punkty, wprowadzamy specjalne ćwiczenia, tak czasami warto jest również zadbać o słabe ogniwo, które nazywa się brak wydolności tlenowej albo mięśniowej. Ja to odczułem na własnej skórze, kiedy zrobiłem naprawdę mega progres, jak dostałem od swojego trenera
plan, który polegał na falowaniu zakresami powtórzeń. W jednym tygodniu robiłem 15, w drugim 10, w trzecim 5. To też się trochę inaczej rozkładało, na przykład w przypadku martwych ciągów. Tam szczegółów nie będę zdradzał ze względu na prawa autorskie, ale ogólne założenie było takie, żeby wzmacniać zarówno samą taką czystą siłę, żeby pracować troszeczkę na tej tak zwanej, w cudzysłowie, hipertrofii i żeby też trenować na zakresach, które mają nam dać większą wydolność neuromuskularną. I teraz dlaczego? No ja jako otyły knur czasami mam problemy z wydolnością. To jest bardzo prosta sprawa. Miałem dłuższą przerwę od treningu. Poszedłem sobie okazyjnie, akurat miałem okazję skoczyć na siłownię razem ze znajomym. On tam robił raki, jakieś śmieszne raki na 230 kg, nie? Dla mnie to swojego czasu było jak pierdnąć. Bo wiesz, no, robiąc trójki na te 280 kg, no to tam było 230. Ale ja zrobiłem na te 230 chyba 3 czy 4 powtórzenia i myślałem, że zemdleję, bo tak mi uderzyło ciśnienie. Ja czułem, że tej siły jest zapasów chuj, że jakbym miał wystarczającą wydolność, to bym zrobił z 10 powtórzeń. I to właśnie o to chodzi. Bo przeciążenia w trakcie bicia rekordów są tak olbrzymie, że bez zadbania o nasz układ sercowo-naczyniowy, bez zadbania o wytrzymałość mięśniową, o odpowiednie krążenie, o to, żeby sama gospodarka energetyczna działała jak należy, no to możemy się odbić od ściany. Czasami tego nam właśnie brakuje, dlatego fajnie jest sobie zadbać o kondycję, czy czasami nawet o koordynację ruchową, no bo czemu nie? Tak. My utrwalamy wzorce ruchowe, żeby stworzyć sobie coś na zasadzie, wiecie, pamięci mięśniowej, żeby po prostu wchodzimy na podest, ludzie na widowni, prawda, presja i tak dalej, tutaj trener, coś się drze do nas, schylamy się po sztangę, no i chuj, koniec końców palimy bój, bo coś tam nie poszło we wzorcu ruchowym. A jakbyśmy go mieli wypracowanego odpowiednio, zrobilibyśmy to automatycznie. Może trójbój nie jest takim sportem, który wymaga jakiejś mega koordynacji i zręczności, to jednak warto sobie troszeczkę to wyrobić, bo czasami są takie elementy, że ktoś musi punkt trafić, żeby uruchomić jeszcze bardziej brzuch. Na przykład przy odbiciu z siadu. Jak ktoś robi siady odbijane takie, podobne do dwuboistów, tak? Czasami się to przydaje. No ale mniejsza o to. Myślę, że głównym brakiem właśnie w treningu dla trójboisty jest brak przygotowania wytrzymałościowego, brak tej bazy tlenowej i tak dalej. Więc można się nad tym pochylić. Myślę, że warto się nad tym pochylić. Jeżeli ktoś jest mega ciężki i go bolą kolana w trakcie wstawania z kibla, to na początek wystarczą spacerki z psem, załóżmy, nie? Albo i bez psa, albo jakieś szybkie marsze. Ba. Nawet wam powiem, że idziecie na imprezę potańczyć, to już jest jakieś GPP, nie? Można to sobie odhaczyć jako trening cardio. Albo fajną opcją jest na przykład spędzanie czasu aktywnie ze znajomymi, grając w ping-ponga albo w tenisa, cokolwiek, nie? Zainteresowanie się troszeczkę czymś innym. Czysto rozrywkowo, ale po to, żeby dać inny zupełnie bodziec dla organizmu, aby rozwijać się troszeczkę bardziej wszechstronnie. I wtedy bardzo możliwe, że niektóre nasze problemy,
które nas blokowały, znikną. Tak jak właśnie na moim przykładzie, kiedy zacząłem robić ciągi po 15 powtórzeń i nagle okazało się, że to się przełożyło na ogólny wynik w maksie, bo po tym makrocyklu to zdaje się, że robiłem swoje pierwsze szkolenie, no i pobiłem rekord w ciągu wtedy, 250 kg. Mimo, że w życiu się nie spodziewałem, że akurat tyle dźwignę, no ale poszedłem, była okej, dobra, spoko, nie mówcie Wojtkowi, że tyle dźwigam, jeb, udało się. Co jeszcze? W ramach ciekawostki widziałem dzisiaj, pewnie jest jakiś stary filmik, ale ja akurat na niego trafiłem dzisiaj. Kojarzycie Pawła Nakoniecznego, bardzo silny chłopak, junior, no potwór, 160 kg masy, jakieś chore wyniki, ponad 400 w ciągu i tak dalej. No i on sobie na dwie skrzynie wskakuje jak kozica. No nie spodziewałem się, że taki wielki, ulany typ jest w stanie coś takiego zrobić. Ale jest w stanie. No widać, że nie próżnuje. Widać, że nie, że zajmuje się ogólnie jakimś tam przygotowaniem motorycznym, że nie tylko dźwiga, bo nie sądzę, żeby od samych siadów i martwego udało mu się tak fajnie wskoczyć na dwie skrzynie. Musiał to robić wcześniej. Tak, bo też jest trening dynamiczny, dynamiki, która może się w naszym sporcie przydać. Także nie jesteśmy w stanie być we wszystkim dobrzy, tak, najlepsi, nie jesteśmy w stanie być we wszystkim najlepsi. Ale nie zamykajmy się na inne rzeczy. Warto się pochylić nad aspektami takimi właśnie jak cardio, z którego się śmiejemy, to gra, tak, prawda, fajnie zarzucić żarcikiem, że cardio to pewnie po hiszpańsku, ale jak ktoś wyląduje na SOR-ze kiedyś, albo na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej, to się przestanie z tego śmiać. Ja się przestałem śmiać. To wszystko. Na razie. Hej.